Witajcie rodacy, dziś chciałbym wam przedstawić recenzję monitora od firmy AUK, model G2260VWQ6. Jest to konstrukcja przeznaczona dla zapalonych graczy, tak więc sprawdźmy jak tam się sprawuje. Głównymi atrybutami tego monitora to przede wszystkim moduł FreeSync od AMD, bardzo niski 1-milisekundowy input lag, no i cena. Dodatkowo to wszystko jest zamknięte w rozdzielczości Full HD o przekątnej 21,5 cala. Pozostałe dane techniczne widzicie w wyświetlonej tabelce, więc nie ma potrzeby bym o nich wspominał. Warto jeszcze powiedzieć, że wygląd tego sprzętu jest niepozorny. Nie ma żadnych ostrych i krzykliwych kolorów czy zakrzywionych krawędzi, ale mimo to jest przyjemny dla oka. Szczotkowane czarne aluminium wokoło zostało podkreślone jedynie niewielką czerwoną linią u dołu, symbolizującą współpracę z technologią od AMD. Niestety zabrakło tutaj opcji regulacji wysokości monitora czy funkcji pivot, można natomiast pochylić go do tyłu o około 30 stopni. Przyciski sterujące opcjami monitora znalazły się u dołu po prawej stronie. Te są delikatnie wypukłe, więc łatwo trafić na nie palcem. Z tyłu zamieszczono panel, na którym widnieją gniazdo zasilania, wejście DisplayPort, D-Sub, HDMI oraz wejście na słuchawki. I to wszystko. Niestety zabrakło tam jakiegokolwiek wejścia USB, chociaż w sumie ja z niego w monitorze nigdy i tak nie korzystałem. Przejdźmy w końcu do testu samego monitora. Ja funkcjonuję na co dzień na monitorze z matrycą IPS, no i gdy włączyłem AOK, trochę zbladłem, a i nie tylko ja, bo kolory w monitorze również. Na szczęście szybko ustawiłem w opcjach monitora kontrasty i barwy według swojego uznania i już było zdecydowanie lepiej. To samo niestety tyczy się kątu widzenia. Bez idealnego ustawienia wysokości i nachylenia monitora poszczególne detale zaczynają zanikać, jakby był za mgłą. No niestety, takie są uroki matrycy TN, ale raczej i tak jak gracie to siedzicie centralnie naprzeciwko, więc to nie jest większy kłopot. A jak G2260VWQ6 sprawuje się w grach? Cóż, krótko mówiąc, spisuje się bardzo dobrze. Szybkie obracanie się nie powoduje smużenia, a modele przeciwników pojawiają się i poruszają bardzo płynnie. Jazda samochodem w Need for Speedzie i strzelanie w CS-a to również coś, co każdy gracz chciałby doznać na własnych oczach. Tu też sporo zawdzięcza się technologii AMD, w którą ten monitor jest wyposażony, czyli FreeSync. A jeżeli jeszcze nie wiecie, na czym polega ta 3-letnia technologia, no to w dużym skrócie jest to metoda renderowania i wyświetlania gier w taki sposób, aby użytkownik odbierał obraz bez stutteringu czy tearingu. Dotychczas za realizację tego efektu odpowiadała dostępna w większości gier opcja FreeSync, która starała się niwelować wszelkie szarpanie, ale AMD jednak zrobiło coś znacznie lepszego, no i to lepiej działa. Niestety jest jednak parę minusów, które zauważyłem podczas użytkowania. Po pierwsze, żeby cieszyć się z FreeSync'a, potrzeba oczywiście karty od AMD, czyli jakiegoś Radeona. Po drugie, wielkość monitora to trochę poniżej 22 cali, a to jak na dzisiejsze czasy jest trochę mało. Oczywiście, jeżeli wcześniej użytkowaliście mniejszy monitor, no to zobaczycie różnicę, ale po przesiadce z większego na ten trzeba się na nowo przyzwyczaić. Monitor również jest przeznaczony dla graczy, dlatego szkoda, że AOK nie wyposażył go w 144-hercowe odświeżanie, które robi sporą różnicę, gdy gramy w nasze gry. Jednak z drugiej strony nie można mieć wszystkiego w cenie 500 zł, bo właśnie tyle ten monitor kosztuje, a to jest już przystępna cena. Reasumując, efekt FreeSync umożliwia odbiór gier w bardzo dobrej płynności, a gdy dorzucimy do tego jeszcze czas reakcji matrycy na poziomie 1 milisekundy, no to otrzymujemy zestaw całkiem udany. Oczywiście w przystępnej cenie nie mogło obejść się bez cięć, tak więc nie uświadczymy w naszym AOK dodatkowych portów USB czy odświeżania na poziomie 144 Hz, jak i wygodnej regulacji. No niestety, coś za coś, w tym przypadku dostajemy dobrą cenę za mniej bajerów. No i właśnie w tym przypadku, gdy dysponujemy ograniczonym budżetem, no to zdecydowanie warto przemyśleć inwestycje w G2260VWQ6. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.